powodzeniem funkcjonują w innych miastach, także w pobliskim Sandomierzu. Teraz Tarnobrzeg chce dołączyć do tego grona i wprowadzić w centrum strefę płatnego parkowania. Temat płatnych parkingów najprawdopodobniej w lipcu trafi pod obrady Tarnobrzeskiej Rady Miasta. Zdaniem prezydenta ma to pomóc w rozwiązaniu problemu parkowania w centrum miasta. Od poniedziałku do piątku i sami petenci zgłaszają nam w Urzędzie Miasta, że nie mają możliwości zaparkowania i załatwienia tej sprawy w Tarnobrzegu. Mówię tu też o osobach, o petentach, którzy są spoza Tarnobrzega i też obserwujemy, że te miejsca parkingowe, które w centrum są, są na tyle, powiedzmy, niewystarczające, a i takich rozszerzyć za bardzo nie możemy tutaj w centrum, bo już nie ma gdzie budować nowych miejsc parkingowych. Dlatego też pomysł taki, że liczymy na to, że to płatne parkowanie troszeczkę w jakiś sposób rozładuje i będzie więcej tych miejsc do parkowania. Zgodnie z tworzonym przez urzędników projektem, w centrum Tarnobrzega, podobnie jak w Sandomierzu, staną parkometry, których obsługą zajmie się miasto lub firma zewnętrzna. Płatna strefa parkowania ma objąć około 300 miejsc postojowych. Będą troszeczkę inne i inaczej rozwiązana sytuacja związana z mieszkańcami Tarnobrzega, więc mieszkaniec Tarnobrzega będzie mógł wykupić sobie taką kartę roczną. Ta opłata, zastanawiamy się, jak ta opłata, ile ma wynosić. No też wzorujemy się na miastach, gdzie to płatne parkowanie jest. No, odwiedziliśmy między innymi Sandomierz, no i tam to rozwiązanie, jeżeli chodzi o mieszkańców Sandomierza, jest rewelacyjne, ono się świetnie sprawdza. Czy jednak sprawdzi się w Tarnobrzegu? Zarówno mieszkańcy, jak i przyjezdni mają co do tego pomysłu podzielone zdanie. Trudna sprawa. Trochę jest za mało tych parkingów tutaj, żeby stworzyć taką strefę płatnego parkowania. No, mimo wszystko, tak mi się wydaje. Najlepiej to by było, jakby było dużo miejsc parkingowych płatne. Pewnie by mniej ludzi przyjeżdżało własnymi samochodami, a pewnie MKS-ami jakimiś może. Myślę, że tak. Nie podoba mi się. W ogóle, wie pani, bo z kierowców wszystko się chce zrywać. Teraz gdzie tylko. Autostrady, drogi, podatki się płaci i co? I tylko wszystko kierowcy. Ja myślę, że to jest tylko jakaś po prostu dotacja dla miasta niż dla przyjemność dla mieszkańców czy przyjezdnych. No trzeba to przemyśleć. To jest to sytuacja taka, że tych parkingów jest w tej chwili bardzo niewiele i trzeba to jakoś rozwiązać. Prezydent zapewnia, że Tarnobrzeżanie opłat w strefie parkowania nie odczują po kieszeni. Te kwoty nie będą duże i też powiedzmy, tak sądzę, że te pierwsze 30 minut będzie bez opłat. Po to, że jak ktoś chce szybko coś załatwić, no to szybko załatwi. Chcemy odejść od tego, że po prostu niektórzy parkują i zostają z tym samochodem praktycznie przez cały dzień, a mogliby zwolnić miejsce komuś innemu. Póki co projekt funkcjonuje jedynie na papierze. Czy radni go przegłosują? Przekonamy się już niedługo.